Przed nami bachata. To zmysłowy i sensualny taniec, tańczony na całym świecie. Uwielbiany przez wszystkich tancerzy, również przez naszych kursantów. Zaczynamy dzisiaj od samych podstaw. Nie będziemy tańczyć dzisiaj w parze. Te kroki musicie sobie przyswoić i dopiero na kolejnej lekcji zaczniemy od tańca w parze. A przed nami krok podstawowy bachaty. Paso básico. Tak brzmi po hiszpańsku. Krok podstawowy. Stajemy ciężarem ciała na jedną z nóg. Wybieramy prawą i ruszamy pierwszy krok z nogi lewej do boku. Raz, dwa, trzy. Tep prawa. Raz, dwa, trzy. Tep lewa. Raz, dwa, trzy. Tep prawa. Raz, dwa, trzy. Tep. Tep oznacza w tańcu, że nie przenosimy ciężaru ciała, tylko lekko wciskamy stopę w parkiet, szczególnie panie unoszą biodro do góry i łączą razem z żebrem. Bachatę tańczymy na bardzo rozluźnionym ciele, na lekko skompresowanych kolanach. Spróbujmy jeszcze raz i raz, dwa, trzy, tep, raz, dwa, trzy, tep. Czy nie jest to proste? Kolejna figura, fuerte. To obrót czterokrokowy. Stajemy na nóżce prawej. Obrót możemy wykonywać albo w prawo, albo w lewo. To będzie obrót w lewą stronę. Tańczymy z lewej nóżki. Raz, dwa, trzy. Tep i drugą stronę w prawo. Raz, dwa, trzy. Tep. Na dwa robimy swivel na stopie. Czyli nasze stopy muszą się obracać. Nie możemy stawiać kroków w ten sposób. Spróbujmy jeszcze raz. I raz, dwa, trzy. Tep. Raz, dwa, trzy. Tep. I poprosimy muzykę. Łącz. I spróbujemy z drugiej strony.
trzy, te, raz, dwa, trzy, te, skos, połącz, bok, złącz, raz, dwa, trzy, te. Ostatnia figura to figura najprostsza. Odstaw, dostaw, odstaw, dostaw. Lędos. Taka figura nazywa się po hiszpańsku. Tańczymy. Odstaw, dostaw, odstaw, dostaw. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. A teraz te trzy figury spróbujemy zatańczyć z muzyką. Quadrato, frenada, lentos. Dobrowolski. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Trzymajcie się, ćwiczcie.